Cześć, witajcie, z tej strony Wilfej21. Dzisiaj krótki film, taka zapowiedź. Chciałbym was poinformować, że pierwszą linię, jaką omówię, to jest linia radzieckich czołgów średnich. Czyli rozpoczynamy od czołgu MS-1, a kończymy na czołgu T-62A oraz obiekt 140. Bardzo ten fakt mnie cieszy, ponieważ według mnie jest to najlepsza linia. Oczywiście polecam gorąco wszystkim początkującym oraz mniej zaawansowanym graczom właśnie te czołgi. Gałązka jest naprawdę genialna. Nie ma tutaj żadnego słabego ogniwa. Omawianie tych pojazdów będzie dla mnie czystą przyjemnością. Dlaczego? Ponieważ jestem obeznany już w tym temacie, jak widzicie, na T-54 mam rozegranych aż 999 walk. Także chłopaki, szykujcie się, postaram się w tym tygodniu wrzucić pierwszy odcinek. Oczywiście mam świadomość, że co niektórzy nie będą oglądać pierwszych niskotierowych czołgów, jest to zrozumiałe. Ale jak już powiedziałem, będę omawiał wszystkie pojazdy, ponieważ chcę na kanale mieć omówione wszystkie standardowe pojazdy. Jeszcze tutaj wychodzę z takiego założenia, że jeżeli już dany czołg omówię, już go nigdy nie sprzedam. Także MS-1, BT-2, BT-7 i tak dalej już na zawsze pozostaną w moim garażu. I to by było na tyle, czołgiści. Do zobaczenia na polu walki. Hej!